Falmec Verso. Model widoczny za mną jest to model okapu przyściennego w stylu nowoczesnym, czyli mamy całą taflę szkła plus sterowanie dotykowe sensorowe, ale o tym za chwilę. Model Verso występuje w kilku opcjach. Pierwsza kwestia to jest kwestia doboru koloru. Mamy wersję czarną oraz białą. Producent przewidział również dwie wersje szerokości. 85, ta, która jest widoczna tu, lub wersję węższą 55, a do tego wszystkiego również została przewidziana wersja wyciszona, dodatkowo wyciszana, czyli NRS. Mamy wersja NRS-owska występuje wyłącznie o szerokości 85 cm w kolorze białym lub czarnym. Porównam teraz dane techniczne pomiędzy Verso, tym nazwijmy go roboczo, podstawowym, a Verso NRS. Model ten podstawowy posiada już na pierwszym biegu wysoką wydajność wynoszącą 295 m3, a jednocześnie generując jedynie 46 dB. Ale magia zaczyna się w momencie, kiedy porównamy to z modelem tym właśnie NRS-owskim. Model Verso NRS na pierwszym biegu generuje nam 270 m3 wydajności przy zachowaniu jedynie 37 dB głośności. Są to rewelacyjne parametry pracy. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Różnica tych 9 dB pomiędzy tymi dwoma okapami jest liczona logarytmicznie, czyli 3 dB różnicy to jest mniej więcej głośność razy 2. Mamy naprawdę bardzo dużą różnicę głośności, a to co jest istotne, model ten podstawowy dalej jest jednym z najcichszych okapów, natomiast NRS jest genialnie cichy. Ale teraz tak, jakie są różnice jeszcze pomiędzy modelem Verso a Verso NRS? Pierwsza kwestia, w modelu tym Verso, tak jak mówię, nazwijmy go roboczo zwykłym, ten komin jest akcesoryjny, nie ma konieczności go zamontowania, więc jeśli byście Państwo chcieli założyć go na przykład na ścianie jako taki pojedynczy element w wersji pochłaniacz, też nie ma tutaj najmniejszego problemu, tego komina po prostu można nie instalować i będziemy mieli piękny, nowoczesny okap, działający również jako ozdoba. W modelu Verso i Verso NRS można założyć filtry węglowe, natomiast tak, w modelu Verso NRS nie polecam instalacji na tego okapu w wersji pochłaniacz, ze względu na to, że po prostu okap będzie działał trochę głośniej, bo filtry będą stanowiły dodatkowy opór właśnie powietrza, przez co okap nie uzyska aż tak rewelacyjnych parametrów. I tak, mając model, ten, który jest tutaj, czyli ten bez NRS-a, macie Państwo jeszcze możliwość odwrócenia silnika o 90 stopni. W tym modelu możecie Państwo stworzyć sytuację taką, gdzie okap dochodzi nam do ściany, ze ściany nam wychodzi rura wentylacyjna, na przykład do komina, i nakładamy okap na tą rurę i nie mamy w tym momencie żadnych widocznych elementów właśnie związanych z wentylacją, ponieważ to wszystko będzie wkute w ścianę. Rewelacyjne rozwiązanie, jeśli chcecie mieć Państwo bardzo ładnie założony okap i tak, żeby nie było właśnie pokazanych tej całej instalacji wentylacyjnej. Co do samej konstrukcji okapów, między modelem Verso a Verso NRS, to zostaje wszystko dokładnie takie samo. Czyli mamy system zasysania obwodowego, szczelinowego. Powietrze nam wpada właśnie tutaj, pod tą płytą. To, co jest istotne, to, co się bardzo wielu klientów pyta. Czy tą płytę otwieramy do użytkowania? Nie. Tą płytę odchylamy wyłącznie w kwestii wyczyszczenia filtra aluminiowego przeciwtłuszczowego, który znajduje się pod spodem, albo po prostu w kwestiach serwisowych. Druga kwestia. Mamy system dwóch filtrów. Jeden filtr znajduje się tutaj pod tą płytą, drugi z kolei znajduje się tutaj pod spodem. Takie połączenie pozwala na jeszcze skuteczniejsze działanie tego okapu, ponieważ mamy dwutorowe pochłanianie. Pierwsza kwestia. To naczynia, które są bliżej ściany, one generują nam parę wodną i opary właśnie pochłaniane przez ten filtr, który znajduje się tu. Z kolei te naczynia, które są bliżej Państwa, dalej od okapu, one będą generowały nam opary, które będą wchłaniane właśnie poprzez system zasysania szczelinowego poprawiający skuteczność działania. Model Verso ma system sterowania dotykowego. Ten system bardzo często krytykowałem w przypadku okapów podszawkowych, ponieważ tam nie widać tych piktogramów. Natomiast tutaj te sensory są bardzo fajnie oznaczone na tym okapie, dzięki czemu nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby w nie trafić. Mamy 5 elementów sterujących. Timer, uruchomienie, przejście przez prędkości oraz oświetlenie LED-owe. W tym okapie nie mamy możliwości zmiany barwy światła, natomiast to światło jest w takim odcieniu cieplejszym. Wersja NRS-owska, jak i wersja zwykła, posiada to szklane wykończenie. Natomiast tak, to co bardzo wielu klientom się podoba, to szkło jest odcięte tutaj na tej wysokości, czyli mamy takie paski z przeźroczystego szkła, które nadają temu okapowi takiego jeszcze ciekawszego designu.
Model Verso, widoczny za mną, jest wystawiony u nas na ekspozycji. Mamy wystawiony również model Flipper w wersji NRS na ekspozycji. I tak, modele Verso i Flipper mają dokładnie te same silniki zastosowane w sobie, w środku. I możecie Państwo w tym momencie porównać system działania. Verso i Flipper, właśnie zestawiając wersję zwykłą i NRS-owską i wybrać taką wersję, która będzie Państwu najbardziej odpowiadała. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów.